No i oto wszyscy oto zebrani ludziowie. Jak na jełopa pokonać demona nienawiści? Mam nadzieję, że wam się podobało. Takie niespodziewane. Pomyślałem sobie, że może wymyślę coś dziwnego. I po prostu wymyśliłem, że może coś tego typu. Potwierdziło się na YouTubach, że się da. Proszę. Lapis dla szuli. Nieźle. Będę miał już jak ulepszyć więcej narzędzi. Nie będę was tu długo zatrzymywał. Ten odcinek jest też nagrywany, wiecie, tam w ramach przygotowań, ale tak bardziej na szybko, nieplanowanie, po prostu, bo stwierdziłem, że jest za mało. No, zresztą widzicie, ile tego było. Może potem jeszcze będzie coś, może nie. Ale najważniejszy element. Może uda mi się dzięki temu teraz wykupić ostatni brakujący element tykwy leczniczej. No. Wiedziałem, że on przeżyje. I uwaga, uwaga. To nie tutaj? Okej, dobra, czyli że gdzieś... jeszcze gdzieś indziej mi brakuje tykwy. Dobra. W takim też wypadku powiem wam szczerze, prawdopodobnie następny odcinek, chociaż nawet ten niech będzie, bo to ma na razie 2 minuty, będzie poszukiwaniem zaginionej tykwy. Mech. Nie wiem, kim jest demon. No, chyba jakiś dialog po prostu pominąłem, który by mi powiedział szczerze, co i jak. Chociaż rzecz jasna, ja wiem, jako osoba, gracz. I wiecie co, nawet dajcie chwilę, zrobię krótką przerwę. Chociaż nie wiem, czy krótka przerwa jest potrzebna. Ale bym poszukał wszystkich nasion tykwy, no bo jednak coś mi sugeruje, że naprawdę brakuje mi jakiegoś. Chociaż wiecie co, może warto byłoby do Emmy po prostu i zobaczyć, czy nie mogę jej oferować, bo wiecie, no wkurzę się, jeśli się okaże, że mam to nasiona i nie dałem. A chociaż jeśli tak będzie, to przynajmniej mam już zaliczony kolejny etap przygotowań do walki. Wow. Więc jednak pomysły na dziwne walki są prawdziwe. No w sumie dobra, przyznam, można było się tego już spodziewać, patrząc na to, że już znam sposób, jak pokonać Ishina. Taki dziwny. A dalej nie udało mi się tego zrobić, niestety. No ale mniejsza o to, się zobaczy. A teraz gro szybciej wczytuj się. Czyli Emma dalej będzie tutaj przy martwym Ishinie. Nasion tykwy? Nie mam. Czyli że... robimy cięcie, zobaczę lokację wszystkich nasion i zaraz lecimy szukać zaginionej sztuki. Dobra, tak więc zobaczyłem sobie, gdzie powinny być. I wiecie, teraz czeka mnie tutaj taka niekoniecznie przyjemna, ale ścieżka po wszystkich lokacjach. Żeby nie było, oszczędziłem wam czasu przez niesprawdzanie miejsc, w których to jest oczywiste, chociaż... no może będziemy musieli. Co tutaj? Dużo nie będzie się za to dostawało pewnie. Tak czy jak, patrząc na to, że potrzebuję pilnie gotówki, bo wiecie, muszę narzędzia, sobie protezy podmontować, to na takie 40 parę za mnicha może być dla mnie zbawcze. Jak się zdecydowanie słabi teraz się wydają. Dobra. Proszę, żeby nie było to, że wydają się słabi, nie oznacza, że nie są w żadnym wyzwaniu czy coś w tym stylu. Nie, co to nie. Jak zapewne wiecie, to każdy wróg może nagle być zabić, nawet ten taki, powiedzmy, z pierwszej lokacji gry pod koniec gry. Chociaż w tym przypadku to jest pierwsza lokacja gry pod koniec, jest tutaj, mogę powiedzieć wręcz, że najtrudniejsza. W sumie pierwsze dwie lokacje, czyli samouczek i do tego jeszcze lokacja od razu po samouczkowo zostały przetransformowane w zabójcze lokacje. Wiecie, samouczek, bo w sumie teraz tam właśnie będziemy iść do bossa ostatecznego. Reszta lokacji chyba w sumie spłynęła. Jeszcze nie zwracam uwagi, no ale mniejsza o to. Nawet mogę to zrobić, w sumie łatwiej sobie trochę życie. A wielkich zmian to nie wprowadzi jako tako do mojego budżetu. Mam tyle już zostawionych na później tych znaków, że
Nieważne ile ich powydaje na jakieś kwoty i tak mi zostaną prawdopodobnie już do końca gry. Szkoda, że nie daje to możliwości takich aż jak no, ostrze śmiertelności. No ale wiecie, może to nawet lepiej, może nie daje to bonus przeciwko tym wszystkim nieśmiertelnym czy coś, bo jednak zwykłe ataki, które są skuteczniejsze po prostu niż ostrze śmiertelności w końcu wyszło. O, dobra, to chyba kosztuje więcej symboli niż myślałem. Chociaż nie zmienia to faktu, że to jest tak. Takie. Meh. Dobra, nie będę już więcej może peplał, tylko. Serio. Aby tego tu wcześniej nie było, bo ja nie wiem, jak o tym to pominęłem. Czyli to jednak tutaj. Coś. Nie wierzę. Nie wierzę, w takim oczywistym miejscu pominęłem. Już nie ma co dziwić, że często tutaj uciekałem, więc może to jakimś cudem. Aby się to pojawia w późniejszym etapie? Nie wiem. Ale tak się. O, tu jest zaginione ziarno. No nie groźne i w ogóle, a ty nagle mam takiego i już przegrywam. Dobra. Czyli udało się. Będzie kolejny achievement, tym razem za zdobycie wszystkich możliwych nasion. Tykwy. Idź robak. Chociaż żeby było lepiej i bardziej klimatycznie. No aż 7 symboli kosztuje, faktycznie. Bo to jest wróg ogólnie, nie wiem czy wiecie. To dobiję go w ten sposób. To ten chyba nie jest zarobaczony. A nie, jednak też ma robaka. I tyle w temacie. Brakujące nasiona tykwy. Takie oczywiste, a ja go nie pominąłem. Dobra. Tak więc zaginione te quest. W sumie szybciej odkryta niż myślałem. Czyli jednak moje zmartwienia, że to rzeźbiarz zwany demonem nienawiści blokuje, były w sumie mylne. Dobra, to w takim razie teraz tutaj. Najpierw zwiększamy siłę ataków, wspominając demona nienawiści. Mhm. No cóż. To jest kolejne potwierdzenie, że to jest on. W sumie nawet jego teksty, że on nie może zginąć i tak dalej, że smoczy mur go nie zabije. Teraz wszystko jest wytłumaczone, tak najprościej mówiąc. No, tragiczna postać ten rzeźbiarz. Szkoda, że nie dało się mu pomóc, ale... No cóż. Przynajmniej dał nam coś, co przyda się później. Lapis lazuli. I wspomnienie. Dobra, fajnie, fajnie. Tak na logikę teraz powinny moje umiejętności być jeszcze mocniejsze. No, udało się. 10 użyć tykwy. W takim razie teraz w sumie... Ostatnie co zostało, to zająć się karpiem. W sumie jeśli bym się nim zajął, musiałbym zrobić jeszcze parę innych rzeczy i w ten sposób mógłbym zdobyć jeszcze więcej. No... Lapisów i w ogóle... Zobaczcie, z nim gadam. Nie, no... Ja nawet nie wiem, po co gadam. W sumie jeszcze potem Sowa został, ale... Na niego nie wiem, czy mam cierpliwość. Zresztą zobaczycie. 3000 i nie mam materiałów. 3000 i mam materiały. Okej, okay, czyli muszę. Dobra. Wszystkiego mi wystarczy, tylko. Dobra. Pora iść zająć się zarobkiem. Znaczy, jeszcze powinienem mieć chyba seny w sakwach, to nawet nie trzeba będzie iść do pałacu jeszcze. Chociaż wcześniej, później tak chcę tam poleść, rozumiecie. Muszę zabić karpia. I kupić lazuryt. 4500 na to. Mhm. A, to ja otworzyłem już wszystkie. Ja, nie zmienia to niestety wiele. Dobra, to w takim razie lecimy do pałacu. Chociaż do pałacu jest sens większy. Dobra.
Źródlany pałac. Cnobrowy most, nie? Rezydencja mi. Tak, właśnie tutaj się farmi. No i teraz taki mały poradnik farmera, zobaczycie. W sumie... Może jest jakieś lepsze miejsce, ja już tak z przyzwyczajenia tym dyłażę. Najpierw jest on, tylko nie można pozwolić, żeby właśnie naładował. O dziwo, zdarzyło mi się kiedyś pozwolić mu na co. No i jeszcze przy okazji trochę expów, to wiecie, może uda się nauczyć kolejnych zdolności jakichś przydatnych. Potem tutaj... Czasami aktywuję ninjutsu, rzadko. Potem tutaj, zawsze z tym. Zostaje zauważony tam, jeśli się nie mylę. A nie, tym razem nie. Teraz szybko tutaj, żeby on nie wysunął tego ze mnie podczas walki się z tym młodzikiem. Teraz tutaj, no i już w sumie główny część ścieżki do farmienia poznaliście. Nie wiem, co dalej mam mówić, poza tym, że no... Widzicie. Bardzo proste. Co prawda trochę czasochłonne, ale no, jakoś dostaję po 100 mniej więcej za takiego jednego, to da się przeżyć. Co prawda nie pogardziłbym większym przydatką, więc może pójdę sobie dzwonek demona. Teraz pójdę z nim, bo nie będę ukrywał z dzwonkiem, jeszcze tutaj chyba nie farmiłem. Ja sobie przypływ gotówki może być znacznie większy. Około 90 pary za nich, tam 100 pary za... O, właśnie za nich. Skończę pierwszą ścieżkę farmy i zobaczymy. Pójdę pod dzwonek, może będę żałował, może nie. Dobra, teraz uciec stąd. I standardowe zajęcie się nimi. Teraz tylko pytanie, czy zdecyduje się mieć garść, czy... Gać, ale jak zwykle nie byłem przygotowany na to. No, czemu nie trafiam zawsze na to? To jest mój największy, powiedzmy, problem, jeśli chodzi o skill. Nigdy nie trafiam atakami tymi, jak oni robią kręciołki po prostu, czy tam daj mi na to te niskie ciosy. Zatko kiedy trafią, żeby na nich, żeby mi spaść na głowę. Nie wiem, jak ten czerwony tipor działa, więc wolę nawet nie ryzykować, by się to wydywać. Teraz on. Ten błyskawicy. Jest prosty. Pozbywamy się jednego, uciekamy. I na niego najłatwiejszą metodą na wygraną jest albo go zaspamić, albo czekać na błyskawicę. No i standardowy numer, więc wyobrażam, by się skończył. Chociaż dobra, tamten... Serio? Tamten 3 razy mnie nie wysysa? Nie. To muszę niestety tak to zmienić. A jaka szkoda, bo piękna błyskawica tylko do chwycenia. I co jest? Czemu nie trafił błyskawicą od niego? Jest tu mniejsza, ale... Dobra. Czasami łażę jeszcze tam ogólnie plac, można powiedzieć, dobić tamtych. Rzadko się to zdarza. Ale w sumie teraz mogę. I tak potrzebuję jeszcze 600, więc będę musiał pójść na teren, na których zazwyczaj nie farmię, ale to nie problem. Będę już na kunai. Potem jak będę miał kunai, potrzebuję jeszcze około 3-4 tysięcy na zmontowanie wszystkiego. To też nie jest tak mało, ale... Przyjdę już tutaj z dzwonem, to może będzie lepiej. Taki odcinek wychodzi, można powiedzieć, spokojniejszy, bardziej niezaplanowany. Oj, nie. Całe szczęście nie działa tej woda na moją niekorzyść. Ale niestety z psów... Opa, hit. No nie trafił mnie, jak na złość. Hit. No, nie trafił. No, na moje nieszczęście psy nie dają żadnej gotówki. Chociaż tu nie ma co się dziwić. Kto mi tutaj zauważył? Tylko piesy, dobre. Nie. No i super, listacę połowę tego, co uzbierałem. Ech, chciwość po prostu. No niestety. Czyli wiem, że tędy lepiej nie łazić. I 2100 jakieś do śmieci.
Niestety. Ale dobra, spróbujemy tym razem już tutaj pójść. Otwarmy to może nawet samemu. Tylko chcę po prostu zobaczyć, jak będzie wyglądała ta lokacja w momencie, kiedy mam dzwon aktywny. Nie chcę, czy coś chce dzwonić. Nie spodziewałem się, że ten sposób jeszcze działa na demona nienawiści. A jednak okazuje się, że działa. No, demon dzwonu. Tak trochę moim zdaniem dziwne to jest, że niby jest ten demon, ponure brzemię, zadzwoniłeś w coś, co nie powinieneś dzwonić, a ty nagle się okazuje, że po prostu nie chcesz go, co od tak jednym po prostu styknięciem, do widzenia demonie, nie chcę cię. Zazwyczaj to łatwo to nie jest. Idealnym przykładem może być chociażby postaci Los S. Divinity. Chyba to się nie różni dużo. Więc super. A złota dostaje. Tyle samo? Serio? To może za tamtym dostanę, co są groźni. To byś zostawiał jeszcze, żeby był ciągle większy przypływ gotówki. Dobra, może zobaczymy jeszcze raz po prostu, jak to będzie wyglądało i zaraz będę kończył już odcinek na dzisiaj. Oczywiście, że długo na dzisiaj oznacza dla was, na ten dzień, w którym to widzicie. Nie ogólnie, bo jeszcze nic, może się uda więcej tego naszykować. Serio, nie. Powiem wam szczerze, nie czuję żadnej różnicy. Może jakoś jest, może nie. Po prostu jest taka wyjątkowo niedotknięta. Dalej nie lubię czasu wolałem, ale to nie problem. Właśnie nie jest problem, czy starczy mi go z tym głosami. Chociaż jeśli. Chociaż nie wiem, czy mi zacząłem się dawać, że to po prostu zmienia tylko tyle, że utrudnia mi gry na zasadzie, że niewiele więcej nie zadają, ale zadają jednak więcej. Dokładnie tyle samo dostałem, także dosłownie nie powiem wam, co się tutaj zmienia i dlaczego. Bo mam wrażenie, że ten dzwon nic nie zmienia. Tak więc, no, na tym będę w ogóle kończył odcinka, bo już mamy 20 minut, a muszę jeszcze więcej. Ja sobie trochę tu dozbieram, żeby mieć już na kunai inne sprzęty, a potem będzie kolejny, więc trzymajcie się, hej!